Dobry. Dobry. Nie pokazywałem w przeglądzie prasy wyborczej, bo mi Miller zabrał, wiesz? Przepraszam cię najmocniej. A tutaj na pierwszej stronie Jagnic Kurski pisze, że od prymusa do pariasa. Dzień wstydu. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska uruchamia artykuł 7 wobec Polski. Pytanie, co to oznacza? Myślisz, że rzeczywiście dojdzie do najgorszego? Odebranie nam prawa głosu, kar finansowych? Myślę, że już w jakimś sensie doszło do najgorszego. PiS się pociesza, że Viktor Orban da ten głos weto. Tego wcale nie jestem pewien, dlatego że on może się równie dobrze wstrzymać i dotrzymać słowa, że nie głosuje za, tak? Orban jest o wiele bardziej inteligentny i przebiegły niż Jarosław Kaczyński. Zna Europę, jest cyniczny, ale posługuje się językami. Natomiast najgorsze już się stało, dlatego że myśmy spadli do oślej ławki. No, i odbudowanie tego zajmie nam wiele, wiele lat. I nawet przy zmianie rządu, co by się inshallah stało, to odbudowanie zaufania potrwa lata z uwagi na to, że ciągle będzie to pytanie, że przecież u was w każdej chwili wszystko się może zmienić, że wy możecie dokonać takiego radykalnego zwrotu, jakiego dokonaliście dwa lata temu. Ale zobacz, bo wczoraj nawet o tym sobie krótko rozmawialiśmy z naszym gościem, że może za chwilę wszystkie oczy będą zwrócone na Austriaków, którzy wpuścili skrajną prawicę do siebie. Ludziom, którzy naprawdę wygadywali, pisali dla ludzi, którzy wygadywali później najgorsze rzeczy w historii, przemówienia, mają MSZ, MSW i co tam jeszcze, i Ministerstwo Obrony na przykład, nie? To wszystko prawda, to ale naprawdę się skrzeże tylko u nas. Bardziej niż los Austriaków interesuje mnie los mojego kraju. Nie wiem, czy w Austrii dochodzi do złamania trójpodziału władzy. Andrzej Duda mówi, że w życiu. No, czy dochodzi do tego, że to politycy decydują o tym, kto będzie sędzią, do takiego skrajnego upartyjnienia sądów, do łamania konstytucji na niespotykaną skalę. To jest problem Unii, jak ona się zachowa względem Austrii. Wiem, że próbowała onegdaj zachować się dosyć restrykcyjnie i niewiele z tego wyszło. Mnie martwi los mojego kraju i muszę przyznać, że wczorajszy dzień był chyba najsmutniejszym od 89 roku. Znaczy, my zaprzepaszczamy dorobek całej generacji reprezentowanej przez takie twarze jak Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Nowaka Jeziorańskiego czy Bartoszewskiego. Kiedyś Bronisław Komorowski opowiadał mi taką historię, że to było w latach 2005-2007, za pierwszego PiSu, że rozmawiał z Bronisławem Geremkiem i wtedy dochodziło już do aktów łamania konstytucji, naciągania prawa. I w pewnym momencie Geremek mówi do Komorowskiego: słuchaj, oni zniszczą to wszystko, co z takim trudem budowaliśmy. I Komorowski zobaczył w oczach Geremka łzy. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy ci ojcowie założyciele naprawdę mieliby łzy w oczach. My jesteśmy w zasadniczym momencie i musimy się przebudzić, bo inaczej po prostu tutaj będzie najnormalniej w świecie satrapia jednego człowieka. Tylko co to znaczy przebudzić się dzisiaj, Jarku? Wyjść na ulicę liczniej niż ludzie byli ostatnio pod Senatem na przykład? Problem polegał na tym przez ostatnie dwa lata, że władza nic sobie nie robiła z protestów. Tak? No i dalej sobie udało nam się. Przeszkadzajcie nam to pod oknami. No, no tak, tylko że w sprawach mediów udało nam się odwojować, tak? No, rok temu te pomysły restrykcyjne bardzo. Udało się kilka innych rzeczy, których już tutaj nie będę wymieniał. Także tak zwaną reformę sądów udało się opóźnić o pół roku. Opór ma sens, bo buduje morale społeczeństwa. Natomiast dzisiaj naszą bezsilność, wyrażającą się w tym, że oni nic sobie nie robią z naszych protestów, możemy zamienić na coś bardzo konkretnego. Na co mianowicie? Idą wybory samorządowe i my jako społeczeństwo obywatelskie musimy się przygotować na to, żeby każdego chorego, czy potrzebującego, czy niedołężnego zawieźć na miejsce. Żeby zrobić kampanię profrekwencyjną, żeby stworzyć własny, alternatywny ruch kontroli wyborów. Uczmy się nawet od nich. Wiesz, ja mieszkam w okolicach Zalesia Górnego i tam przed wyborami prezydenckimi na rynku, na targu, gdzie zawsze kupuję warzywa, wisiały
plakaty Andrzeja Dudy. Mhm. A to jest takie mieszane, jestem trochę autochtonów, ale trochę ludności napływowej, trochę klasy średniej, no podmiejska miejscowość. Wszędzie wisiały plakaty Dudy i żadnego plakatu Komorowskiego. Mhm. Czyja to była wina? Sztabu Komorowskiego. Tak, ale też społeczeństwo obywatelskiego, które sobie nie zdawało sprawy, o co idzie gra. Mhm. Myśmy ostrzegali, pisali, ale to nie miało znaczenia. Musimy teraz na nowo odrobić lekcję z demokracji, którą zawaliliśmy koncertowo i mamy teraz tego ponure skutki. Tylko, że wiesz co, nawet o ile tutaj sobie nikt z tego na razie może nie robi nic, to tak naprawdę z tej decyzji Brukseli, o której mówisz tak, jak powiedziałeś wczoraj, też sobie nic nie robi. Jak słuchasz Dudy, właściwie nie będą nam mówić, co ja mam robić. Rząd tweetem Morawieckiego pisze to samo właściwie. Nikt nie pali się do tego, żeby cokolwiek wyjaśnić. Tak, bo to jest scenariusz celowej konfrontacji z Unią Europejską. Przecież już nie oszukujmy się, oni gardzą Unią Europejską. Tym, co nazywają Brukselą i elitami. Mają to w głębokiej pogardzie. I traktują całkowicie cynicznie Brukselę jak skarbonkę. Jak Polska przestanie być płatnikiem, znaczy biorcą, tylko zacznie być płatnikiem netto, to oni nas wyprowadzą z Unii Europejskiej. Zresztą na Boga, już wyprowadzają Europę z Polski. W sensie wyprowadzają te wszystkie wartości, na których skonstruowana jest Europa. To, co mnie uderzyło, to przecież jak sobie uświadomimy, że traktat lizboński, a artykuł 7 jest częścią traktatu lizbońskiego, był negocjowany, podpisywany przez Lecha Kaczyńskiego. Właśnie. I ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego. Właśnie z tym artykułem 7, bo ja znałem Lecha Kaczyńskiego. On był demokratą. Naprawdę w odróżnieniu od swojego brata miał przekonania głęboko demokratyczne. To, co mówił o Trybunale Konstytucyjnym, tego dowodzi. I że dzisiaj jego własny brat, co Leszkowi Kaczyńskiemu do głowy przyjść nie mogło, że ten artykuł 7 po raz pierwszy będzie użyty przeciwko Polsce właśnie, nie jakiemuś innemu krajowi. I z uwagi na dyktatorskie zapędy jego brata, to jest jakiś ponury paradoks. To pokazuje, jaką drogę myśmy przeszli i gdzie dzisiaj jesteśmy. Ja wiem, że trudno jest wchodzić w głowę obcą, ale jeżeli to wszystko rozkładając na czynniki pierwsze, to jest nie tylko wrzawa tu w Polsce, ale też podniesienie głosu sprzeciwu na świecie, no to nie wierzę, że w takim PiSie, Nowogrodzka, gdziekolwiek tam ta władza obraduje, oni tego słuchają, patrzą i myślą sobie, kurczę, wszyscy są przeciwko nam. I zadają sobie pytanie, dlaczego? Jak myślisz, jaka pada odpowiedź? Bo się uwzięli na nas? Bo my nie mamy racji? Nie. Ja myślę, że w ogóle takie figury są dosyć sztuczne. To jest partia wodzowska, która której spoiwem jest, że tak powiem, charyzmat guru sekty. No ale co, nieomylnego? No oczywiście, że nieomylnego. Oni zawierzyli swoją przyszłość całkowicie w ręce Jarosława Kaczyńskiego. No przecież to jest oczywiste i to już jest one way ticket. Znaczy to jest droga jednokierunkowa. Oni mogą już tylko pójść dalej. A co jest dalej? Po sądach co jest dalej? No media, my jesteśmy. Właśnie jedziemy tutaj jakimiś kosmopolitycznym samochodem, jakimś dziwnym napędzie, na dodatek pracujesz dla niemieckiej firmy. To ja wprawdzie pracuję dla polskiej, ale czy to jest naprawdę polska właśnie firma? A na giełdzie różne pieniądze tak, są. Tak. A Soros to pewnie jeszcze na święta wam jakiś dodatek rzuci. Dlaczego ty w ogóle wymawiasz to imię? Póki mogę, to wymawiam. Dla kogo pan pracuje, panie Kuźnia? No dla Sorosza jak nic. Jak wczoraj aż dziennik się śmiał, że wiesz, na paskach to nazwisko powinno być takie. Ale rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, tak jak wspominaliśmy z Leszkiem Millerem, wiesz, dyplomacja kompletnie się nie pali do tego, żeby jakkolwiek pojechać i powiedzieć, może nie w świetle kamer, ale zacząć rozmawiać. Bo z kim oni dzisiaj powinni zacząć gadać? Bo to nie jest dyplomacja, na Boga. Oni niczego nie chcą ustalić. To jest wszystko pozór. Od 2 lat tu się prowadzi pozór dialogu z Unią Europejską. Jeżeli Timmermansa wyzywa się od ostatnich w mediach rządowych i prorządowych, tak? Jeżeli przedstawicieli Komisji Weneckiej traktuje się jak turystów, tak? Im nie zależy na żadnym dialogu z Unią. Oni w tej chwili będą podbijać narodowego bębenka po to, żeby ten konflikt z Unią zaostrzyć, jak się tylko da. Na tym polega ich koncept. Oni spróbują wygrać na konflikcie z Brukselą, a pamiętajmy, że to już nie jest konflikt z Brukselą.
teraz na Radzie będą decydować państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nie Timmermans, nie Komisja. I to będzie test, jak bilateralnie daje sobie radę owa dyplomacja, która właśnie powstała z kolan. Tak? A co myślisz, że powinni się spakować w samolot, samochód, jeździć od Europy, od stolicy do stolicy i próbować przekonywać do swoich racji, czy nie? Gdyby rzeczywiście zależało im Polsce na tym, żeby uregulować z Unią Europejską te relacje, to pewno tak. Ale myślę, że cały wysiłek będzie nakierowany na to, żeby jedynie doprowadzić do tego, żeby nie było tych 22 państw, które może w ramach Rady przegłosować owe sankcje. Zresztą sankcje to jest ostateczność, ale już sam fakt, że jesteśmy postawieni do kąta, jest wysoce upokarzający i dyskomfortowy. No i to rzutuje oczywiście, to są banały na przyszły budżet dla Polski, tak? Bo wiele jest sytuacji spornych lub wątpliwych. I wtedy reputacja kraju ma decydujące znaczenie. Dajemy dotacje, czy nie dajemy? Tym razem nie będą nam dawać. Tym bardziej, że jest wielu innych chętnych. Także krajów z naszego regionu, które owe dotacje chętnie wezmą. Także liczenie na solidarność środkowoeuropejską jest żałosne. No, Boże, Warszawa, stolica Imperium Sarmatów, Międzymorza, która jest zdana na łaskę i niełaskę, na kaprys Viktora Orbana. Albo Bułgarów. Dokąd myśmy doszli? No, dwa bratanki, tak jak mówiliśmy tutaj sobie kilkanaście minut temu. No jakby nie było, tak to wygląda. Tylko zastanawiam się, ponieważ krok został zrobiony. I tam, i tu w Warszawie odpowiedź Dudy błyskawiczna. Czy tweet Morawieckiego błyskawiczny. I teraz, jaki jest kolejny krok? Po czyjej stronie jest piłka, jak czujesz, jak myślisz? No, piłka jest po naszej stronie, absolutnie, bo to w naszym interesie jest doprowadzić do uregulowania stosunków z Unią. Natomiast, jak mówię, ich koncept jest taki, że nie szukamy żadnego porozumienia. Podbijamy narodowego bębenka, idziemy w tromtadrację narodową. Tu jest Polska, a nie w Brukseli, w Berlinie, czy gdziekolwiek. Tu Warszawa decyduje. I to się znakomicie wpisuje w ten amalgamat socjalno-narodowy. Dlatego, że cały przepis na trwanie władzy PiS-u, a wcześniej na zwycięstwo, był ten slogan Maxa Webera o redystrybucji prestiżu i godności. Tak? Więc o ile Rosjanie przez swoją miłość do Putina i te wojny ofensywne żyją tylko... Nie widzisz na krawężniku? Brawo. Staram się mieć tylko studzienki, żeby ci mieć. oni żyją tylko tą redystrybucją godności i prestiżu. To tutaj jeszcze ten komponent socjalny w Polsce doszedł. 500+, cofnięcie ustawy emerytalnej i tak dalej. Myślisz, że więc to jest... To jest bardzo efektywne kombo, bym powiedział. Tylko z drugiej strony, jak się to wszystko położy na szale, okej, jest jakaś grupa ludzi w Polsce, która na tej redystrybucji dóbr po iluś latach zaczyna korzystać, ale jest też, nie wiem, czy większa, czy mniejsza grupa ludzi, która korzysta z tego, że jesteśmy w wolnym kraju, który może sobie w każdej chwili się spakować, wyjechać, który nie musi się wstydzić, jak pokazuje swoją twarz biznesową na przykład na świecie. I jak to dzisiaj ważyć, no? No więc Polska jest pęknięta na pół, tak? Polska jest pęknięta na pół, to na pewno wyjdzie przy tych wigilijnych stołach, które są przecięte piłą mechaniczną. Przy twoim też? Nie, przy moim już nie siadamy. Okej. Okay. No. Już nie wnikam. Nie. Jakoś nie ma okazji, bym powiedział tak. Rozumiem. Natomiast to jest dramat, mówiąc szczerze, dlatego że nawet jeśli ruch prodemokratyczny i proeuropejski odzyska w Polsce władzę, obóz demokratyczny, czy opozycję demokratyczną, to pęknięcie jest tak głębokie, że to jest rana na generację. Ale... I w tym sensie my się nie podniesiemy z tego, bo myśmy weszli znowu w ten paradygmat endecki i jakakolwiek tu nie będzie władza, to presja i opór. Ci mówią to totalsi, tak? Mm-hmm. W drugą stronę też będzie totalnie.
Będzie totalnie. Tylko totalnie to znaczy siłą? Obalamy władzę? Jeszcze raz się odwołam, odwoływałem się... Wkładanie kija w szprychy wszędzie. Ale w jaki sposób? Wiesz, bo tak naprawdę ten rower rozpędzony, nazywa się KRS, Sąd Najwyższy i tak dalej, jedzie tak szybko, że te kije są szybciutko łamane i dalej jedziemy. Tak, zastanawiam się, bo oczywiście jest bardzo wielu sędziów, bo teraz chcę nawiązać do wymiaru sprawiedliwości, którzy są naprawdę niezłomni. Tuleja i tak dalej. W odróżnieniu od innego dżentelmena, który chwali się swoją niezłomnością. Ale też zastanawiam się, bo środowisko sędziowskie dzisiaj poddane jest wyjątkowej presji. I ten faks, który jest wynikiem zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, tak, który dociera do poszczególnych sądów. Każdego ranka właśnie. Tak, są nowi nominaci. Co to są za ludzie? My mamy w redakcji taki sonar, który robi mapę. Tych ludzi? Tak, tak. To są bardzo często osoby, które same miały postępowania dyscyplinarne, które w jakimś sensie tkwią na obrzeżach społeczności sędziowskiej, które mają jakiś osobisty resentyment, poczynając od wiceministra sprawiedliwości, sędziego Piebiaka, delegowanego do ministra sprawiedliwości, który orkiestruje tę zmianę i który najpewniej będzie szefem tej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I on dopiero będzie mógł się na tych swoich kolegach sędziach zemścić. Tak? I teraz jest pytanie, jak się zachowa większość sędziów? Czy to jednak wystąpią te mechanizmy akomodacyjne, oportunistyczne, które są typowe dla wszystkich państw autorytarnych? No ludzie chowają się w prywatność, nie chcą się narażać, mają kredyty. Czy też weźmie górę pewien imperatyw moralny, na który zwraca uwagę sędzia Strzembosz, że po prostu niezawisłość... Łańcuchem jest... nie odejdą? Nie, że będą stali na posterunku i że będą orzekać niezawiśle. Nawet jeśli nastąpi to kosztem przeniesienia do innego wydziału zamiejscowego, do sądu rejonowego i tak dalej. To jest wielkie pytanie i jak pytasz, jak my w tym wszystkim mamy się zachowywać, to mamy się nie poddawać i kierować się tą dewizą Władysława Bartoszewskiego po prostu przyzwoicie. Dobrej zmianie musi iść tak jak po grudzie. No. Nie może iść jak po maśle, tylko jak po grudzie. Tylko to przyzwoity finał tego i ocena tego, czy człowiek był, zwykle przychodzi w dłuższej niż krótszej perspektywie. Nie? A czasem mamy takie, że ludzie żądają efektu tu i teraz. No. I tak jak cytowałem już w rozmowie z Leszkiem Millerem, wczorajszą rozmowę w TVN24 z profesorem Królem, który mówi, że to pewnie trzeba będzie tą władzę jakoś rozgonić, ale nie wiem, czy za 2, czy za 15 lat. I że to dopiero pokolenie moich dzieci, mówi profesor Król, będzie wyglądało w polityce inaczej, ale my być może musimy po prostu swoje odstać i odczekać. Być może tak jest. Myślę, że w Polsce, w kraju, gdzie tylko najgorsze spełniają się wróżby, być pesymistą, to mówiąc szczerze, jest mało oryginalne. Dzisiaj trzeba kombinować, jak tych niebezpiecznych dla Polski ludzi odsunąć od władzy. Zaraz mi zarzucisz, że nie, wychodzę z roli dziennikarza. Nie, dzisiaj to już też tak dzisiaj się te granice poprzesuwały, że... Tak, po prawdzie Gazeta Wyborcza zawsze była... na barykadzie. Tak, i byliśmy gazetą obywatelską, i byliśmy gazetą jakiejś wielkiej sprawy. I taką chciałbym, żebyśmy zostali. Nie powiem, że do samego końca, bo uważam, że to my zwyciężymy, nie oni. I że racja moralna absolutnie jest po naszej stronie. Natomiast dziś trzeba robić to, co można we własnym, tym najmniejszym zakresie. Przecież, na Boga, pamiętam, 86 rok, najbardziej depresyjny rok stanu wojennego. Wydawało się, że już jest po nas. Solidarność kompletnie rozbita, podziemie w proszku, szarzyzna, beznadzieja. 3 lata później była wolna Polska. 3 lata później. Ale to naprawdę to jest lata. Taka, nie pamiętam tamtego czasu, ale jest taka w klimacie, w emocji, w nastroju takie podobieństwo? 87-2017? No u niektórych tak, zwłaszcza po wczorajszym dniu z całą pewnością. No. Wiesz, ja od 2 lat jestem prawie na ulicy. No. Z żoną, żeśmy wymarzli nieraz. Byliśmy na tych manifestacjach chyba kilkudziesięciu. Przecież nie chodzimy nie tam, że to, że tylko masz, że wygrywasz moralnie, że tak powiem, a oni wygrywają fizycznie i. No nic i nie trwa wiecznie. Nic nie trwa wiecznie. I naprawdę ważne jest,
To nawet Młynarski śpiewał, odwołując się do inteligencji. W takiej pięknej piosence nie wycofuj się inteligencją. Że jest ważne, w jakim przegrywa się, nawet jeśli się przegrywa, w jakim przegrywa się towarzystwie. Mówiąc szczerze, przez te ostatnie 2 lata ja poznałem tylu fantastycznych ludzi, których w ogóle nie wiedziałem o ich istnieniu. Ale to są ludzie, którzy się społecznie nagle zaangażowali, tak, gdy PiS wypchnęło na ulicę? Którzy w gruncie rzeczy mogliby z satysfakcją żyć, korzystać z przyjemności, mają dobrą pracę, szczęśliwe rodziny, dobrze zarabiają, mogliby się nie angażować, a mimo to się angażują społecznie, całkowicie społecznie, poświęcają swój czas, bo im o coś ważnego chodzi. I tak po prawdzie to jest właśnie najważniejsze. Myślę, że teraz te wybory samorządowe to jest pierwsza okazja, żeby ten nasz niestety często bezowocny protest zamienić w realne działania. Ale które tylko, że one są dopiero za rok mniej więcej, listopad 2018. One są już za rok. No i okej, ale myślę, ja się bardzo boję, że już jest późno. Że zwycięstwo w Warszawie, czy w ogóle zwycięstwo opozycji lokalnie dadzą jakąś nową siłę ludziom, którzy wychodzą na ulicę, bo poczują, że to ma sens, że to kalendarz wyborczy układa się fantastycznie dla opozycji. Fantastycznie. Wybory samorządowe są do wygrania. A wielkie miasta z całą pewnością. No chyba, że Platforma będzie chodziła tak jak po Gawkowskiego, CBA przychodzi, może CBA Gawłowskiego, będzie przychodziło, tak, Gawłowskiego, tak, tak, przychodzą do niego dzisiaj. Więc mamy 1:1, bo senator PiSu dzisiaj mamy ważny polityk Platformy, więc wiesz, no, jest parę narzędzi, które mogą się obudzić przez ten rok. Oczywiście, ale może to w ogóle nie wpłynąć na postawy ludzi, wręcz przeciwnie. Polak to przekorna natura. Oczywiście można powiedzieć, że propaganda telewizji narodowej jest skuteczna, ale ona jest skuteczna głównie w tych małych miejscowościach i na ścianie wschodniej, tam gdzie ludzie nie mają talerzy i oglądają to, co po prostu dostają z kabla. Więc w jakimś sensie są to środowiska już i tak zagospodarowane przez PiS. Natomiast miasta są do wygrania, znaczy nie do oddania, bo pamiętaj, że PiS, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to jest słabe. Co oni mają? Mają kilka mniejszych miast i mają dużo powiatów i gmin. Tak? Widzę, że nie czytałeś tego legendarnego wywiadu chyba, gdzie ten znany ci człowiek mówi, że tak naprawdę to jest tylko mądra równowaga, że to jest pokazywanie prawdy, bo o Polsce się ta prawda należy i ludzie patrzą na tą prawdę i na tej podstawie wybierają i wybrali tak, jak wybrali. Tak, tak, tak. Dobrze. Duch przekory w tobie dominuje, ale rozumiem, że taka jest konwencja naszej rozmowy. No troszeczkę tak. No, ale zobacz, no mamy dokładać jeszcze, tak jak powiedziałeś, no pesymizm to też już nie jest nic takiego odkrywczego. No, przy tej pogodzie co nam Jarek zostaje? Nie, przede wszystkim życzę Państwu, bo widzę, że już dojeżdżamy, dobrych i spokojnych świąt mimo wszystko. Jednak pod flagą Unii. Tak, absolutnie pod flagą Unii i no i prawdziwie dobrej zmiany, tak? Bardzo Ci dziękuję. Wesołych świąt, jeśli one mogą takie być, a na pewno wszystkiego dobrego i zdrowego. Wszystkiego. Dziękuję, redaktorze. Cześć, do zobaczenia.